Kamila, wróciliśmy z pola, wiemy jak jakościowo powinno wyglądać to drzewko, które będziemy kupować ze szkółki. A co z myśleniem sadownika? No bo każdy z nas, który pracuje na sadzie, ma swój własny sad, myśli o odmianach, które sadzić. Ale my, jako my, często też mamy czasami za wąskie pole widzenia do całej tej sytuacji, która się dzieje już na chwilę obecną globalnie. Jaka jest myśl obecnego konsumenta na świecie? Jakie on chce otrzymywać jabłko? To może powinniśmy na odwrót, najpierw się tu spotkać, a później zacząć myśleć o kupowaniu drzewek. Bo rzeczywiście pierwsze pytanie to jest zawsze, co sprzedajesz, do kogo sprzedajesz, na jakie rynki sprzedajesz. To sadownik powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie, z kim współpracuje, gdzie go później będzie to jabłko sprzedawał. No bo zupełnie inny profil smakowy jest klienta, konsumenta, jeżeli chodzi o rynki azjatyckie, a zupełnie inny profil smakowy klienta, nie wiem, w Niemczech czy w Holandii, czy no, na drugiej półkuli, tak? No, u nas utarło się, że jabłko musi być obowiązkowo dwukolorowe. Coś, co jest albo zielone, albo czerwone, to już tak nie za bardzo. Taka jest myśl, załóżmy, sadownika. Natomiast w świecie chyba jednak jabłko jednokolorowe. To też zależy gdzie, bo na przykład Niemców ulubioną odmianą w dalszym ciągu jest Elstar. I Elstar jest zdecydowanie dwukolorowy i oni, tak jak my kiedyś byliśmy przyzwyczajeni do szampiona, wybierają w dalszym ciągu tego Elstara. Zawsze moim zdaniem za odmianą, która nie ma naklejki, nie jest brandowa, idzie konsument i jego preferencje smakowe. Czyli trzeba się zastanowić od samego początku, gdzie będziemy je sprzedawać. Światowe odmiany to w dalszym ciągu Gala, Goldeny, Red Deliciousy. Można je spotkać chyba na wszystkich rynkach całego świata i są tą podstawą w obrocie. Natomiast każdy kraj ma swoje smaczki i właśnie jak idę do jakiegoś instytutu, gdzie mają prace hodowlane, to mają całymi rzędami posadzone odmiany, tak mówią. To jest jabłko o profilu smakowym azjatyckim. To na pewno, Kamila, dla Ciebie nie będzie. Pójdziemy do innego rzędu. Jeżeli myślisz o rynku europejskim, to w tym rzędzie powinny być odmiany, które powinny zainteresować konsumenta europejskiego. Także od samego początku przyzwyczajenie zmienić jest bardzo trudno. Natomiast jeżeli mamy już profil smakowy określony, to później nadać brand odmianie, która i tak będzie temu klientowi smakować, to już jest dużo prostsza sprawa. No, na chwilę obecną mamy tak naprawdę trzy kierunki, północ, południe, no i zachód, tak? No, zgadza się. Na ten wschód w dalszym ciągu coś tam wysyłane jest z tych zasobów, które mamy. Natomiast my musimy myśleć przyszłościowo. Pamiętajmy, że rynki zachodnie się będą powoli zamykać, jeżeli chodzi o produkcję, bo u nas jeszcze mamy energię, jeszcze mamy siłę, którą jesteśmy w stanie to sadownictwo pociągnąć. Natomiast widzę, że Niemcy, Holandia, Belgia, po pierwsze gospodarstwa się małe wykruszają, robią się duże gospodarstwa, jeżeli już, a po drugie sadownicy rezygnują, dlatego że nie mają następców do tych swoich gospodarstw. I myślę, że to jest duża szansa dla nas, jeżeli przekonamy odbiorcę z zachodu, że mamy wyrównaną jakość, jesteśmy wiarygodnym partnerem, mamy fajne jabłko, fajną odmianę, fajny brand, który możemy tam dostarczyć, to jest dla nas duża szansa, ale to nie jest za rok, za dwa. To są lata pracy, wiarygodnej współpracy, natomiast zawsze bliższy sercu jest konsument, który jest bliżej nas. My nie mamy tego świadomości, jak reaguje konsument właśnie azjatycki na przykład. No, łatwiej dostarczyć jabłka, czym bliżej, tym łatwiej, tak? No przy tych kosztach transportu zdecydowanie. Jednak ta ropa nie tanieje, tylko cały czas, załóżmy, drożeje. Kolejna rzecz. Bardziej w jednostkę, czy bardziej łatwiej w grupie coś sprzedać? Oj, zdecydowanie. No, inaczej, możesz jednostkowo sprzedawać, tak? Są fajne inicjatywy, gdzie sadownicy tworzą małe, lokalne marki, gdzie dobierają sobie odmiany tak, żeby móc konsumentowi przez cały sezon podać, ale to są naprawdę mała sprzedaż. Mała, jeżeli chodzi o powierzchnię i o ilość ton, natomiast ten konsument zostawia zdecydowanie więcej pieniążków, niż jeżeli sprzedajemy do grupy. Więc czasami warto przekalkulować, czy ten konsument, którego mamy pod ręką, nie byłby w stanie zapłacić nam więcej pieniędzy za ten produkt, niż na przykład sprzedając go do grupy. I wtedy budować właśnie taki kanał dystrybucji lokalny. Kiedyś będąc na targach, bodajże chyba na Fruit Logistyce, usłyszałem taką informację, że
konsument, załóżmy, którąś tam odmianę chce dostawać od 1 stycznia do 31 grudnia i ta jednostka, to małe gospodarstwo raczej temu nie podoła. Więc fajne to by było, że zbieramy się w ileś osób i jesteśmy w stanie dostarczyć takie samo jabłko od tego 1 stycznia do końca roku, żeby ten konsument był przyzwyczajony i chciał do nas wracać. Ale ty mówisz o dużym konsumencie, o dużym odbiorcy, na przykład w sieci. Tak. Zdecydowanie tak, tutaj sam pojedynczy sadownik, chociaż nie wiem jak byłby duży, nie podoła, chociażby ze względu na ryzyko pogodowe, bo wystarczy, że wystąpi grad u niego i leży z dostawą danej odmiany do sieci, nie wywiązuje się z kontraktu. W momencie, kiedy jesteśmy fajnie zorganizowani, przede wszystkim najpierw jest zorganizowana sprzedaż, czyli najpierw jest znaleziona półka w sieci, do której to jabłko od tych zebranych producentów będzie dostarczane, no to już jesteśmy w domu, tak? Najpierw znajdźmy miejsce, znajdźmy konsumenta, który to jabłko będzie kupował, a później dopiero zastanówmy się, jak wyprodukować, jak ochronić. Na chwilę obecną zamknęła nam się ściana wschodnia, robimy obrót 180 stopni. Idziemy w kierunku Niemcy, Francja, Belgia, Holandia. Jeśli byśmy tam chcieli wyeksportować nasze jabłka, to jakie one muszą być? Żeby były akceptowalne przez konsumenta lokalnego. Przede wszystkim jędrne. Generalnie cały świat się zmienił w tą stronę, że wolą młodzi konsumenci, a do tych chcemy dotrzeć, żeby jak najdłużej z nami zostali, bo nie będziemy robić marketingu do konsumentów, którzy w tej chwili mają 70 lat, bo nim przyzwyczają się do marki, to niestety już może nie zadziałać nasz marketing. Także radziłabym kierować marketing właśnie do konsumentów młodych, a oni zdecydowanie wybierają jabłka chrupkie, twarde, soczyste, niekoniecznie już duże. Także tutaj mamy pole do popisu. Natomiast jeżeli chodzi o zachodnie kraje, to oni bardzo fajnie sobie bronią swojego rynku, budując właśnie marki, brandy u nich lokalnie. I nam będzie ciężko wskoczyć z czymś nowym. I tutaj na chwilę obecną myślę, że to jednak odmiany globalne musiałyby do nich wejść. Natomiast jeżeli zbudujemy na tyle silną markę, żeby do nich dostarczać tą markę, którą tutaj zbudujemy, jak najbardziej. Tylko to znowu są plany na 5, 10, 15 lat do przodu. To nie jest coś, co się tworzy w ciągu roku. Czyli najpierw budujemy rynek na markach globalnych, na przykład Gala, prążkowana. Świetny przykład, bo jesteśmy w stanie dostarczyć bardzo dobrej jakości towar tam i pokazać, zobaczcie, umiemy współpracować, jesteśmy lojalni, dostarczamy Wam przez jakiś czas towar bardzo dobrej jakości. Zobaczcie, mamy coś innego, spróbujcie tego, co możemy Wam zaoferować. Tak? I od odmiany globalnej przejdziemy do odmiany klubowej. Klubowej, markowej, brandowej, różnie się to nazywa. Klub to jest forma zorganizowanej sprzedaży. Marka to jest coś, co nakładamy na daną odmianę, czy na daną grupę odmian, coś, co nam się kojarzy. Zawsze sadownikom staram się wytłumaczyć, że kiedyś w sklepie, jak chodziliśmy, to mieliśmy mleko tylko w szklanej butelce z taką przyklejką, no tak, przyklejką na górze no name, tak? A później zaczęły wchodzić, różne te marki wchodziły. Ale to jest to samo mleko, jak przelejesz do szklanki, ono jest białe. Więc jabłko bez wartości emocjonalnej, bez marketingu, ono jest po prostu jabłkiem. Jak dobre by ono nie było, jeżeli nie ma do tego doklejonego marketingu i właśnie tych emocji, to ono będzie tylko jabłkiem. Jeśli już rozmawiamy o jabłkach klubowych, prowadzicie u siebie badania, tak? Bo testujemy. Testujecie. Testujecie odmiany, które mogą być takie przyszłościowe. I możesz nam coś więcej na ten temat powiedzieć? No, to nie jest chyba tajemnicą, że od wielu lat mamy takie sady testowe, gdzie sprawdzamy, które odmiany ze świata będą adekwatne do naszych warunków klimatycznych. Bo nie, to, że gdzieś na zachodzie, czy w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji, dane jabłko się sprawdza, ono świetnie dojrzewa, ma kapitalny smak, nie znaczy, że w naszych warunkach polskich też to będzie miało. Więc staramy się jak najwięcej testować. Mamy świetne relacje z różnymi instytutami, grupami badawczymi i oni mają do nas dosyć duże zaufanie, oferują nam te drzewka, żebyśmy przetestowali. I nie ukrywam, no 7-8 lat temu mieliśmy już w swoim sadzie odmiany, które w tej chwili z wielką popularnością wchodzą na rynki zachodnie. My wiemy, że mają jakieś niedociągnięcia, no ale coś, co jest łatwe,
mogą zrobić wszyscy, a coś, co jest trudne, no, nie każdy potrafi i to też jest jak w tym szaleństwie metoda. Mówiliśmy, że musimy zacząć najpierw od odmian światowych. Co na taki start do mojego gospodarstwa? Do małego gospodarstwa. Do mojego małego gospodarstwa. Czyli masz małe gospodarstwo i chciałbyś posadzić odmianę globalną. Tak. Zdecydowanie polecam związać się z jakimś odbiorcą albo należeć do jakiejś grupy handlowej czy grupy producenckiej, gdzie jest sztywno określona zasada, co produkujemy, gdzie dostarczamy, żebyś to ty się dowiedział właśnie, co masz posadzić, żeby oni wiedzieli, że ty wyprodukujesz dobrej jakości owoc, a oni będą mogli z łatwością to sprzedać. Znaczy, podejmowanie samemu decyzji jest dosyć ryzykowne. Mogę ci na chwilę obecną powiedzieć gala, tak? Bo rzeczywiście nie każdy potrafi ją wyprodukować, nie każdy potrafi zrobić dobrej jakości, a ona jeszcze tak łatwo z rynków światowych nie zejdzie. Myślę, 10-15 lat będzie miała dosyć wysoką pozycję, to co było kiedyś z Red Deliciousem, ale co będzie później? Nie jestem wróżką. Ale to na pewno gala prążkowana. Gala mas to już było i minęło. Zdecydowanie gala prążkowana. Ja już w 2004 roku w szkółce miałam galę prążkowaną, gdzie wszyscy sadownicy się pukali w głowę i mówili: Kamila, ale po co mi to? Ja mówię: słuchaj, posadź chociaż 1000, będziesz zadowolony. No i jak posadził te 1000, to co roku dosadzał i teraz są fakty takie, że mówi Kamila, żebym ja wcześniej cię posłuchał i więcej posadził. To nie jest tak, że ja mam monopol na mądrość, ale trzeba patrzeć na te trendy globalne, no i skoro coś jest dobre dla całego świata, dlaczego ma być niedobre dla nas? My jesteśmy tym potentatem produkcyjnym, tylko zróbmy to jabłko naprawdę dobrej jakości, deserowe, wtedy możemy zawojować. Ale znowuż wracając do warunków klimatycznych, nie posadzę tej gali na wszystkich polach, bo załóżmy stanowisko nie będzie odpowiadało tej odmianie, bo jest załóżmy wrażliwa na choroby korei drewna. Więc tutaj też musimy pomyśleć nie tak, że o, gala, wow, fajnie sprzedaje się, to ja wszystkie swoje pola, jakie mam, obsadzę galą, to też nie tędy droga, takie myślenie, tak? Wiesz co, ja myślę, że my mamy bardzo duży rynek, o który w ogóle nie dbamy, to jest rynek konsumenta w Polsce. Statystyczny konsument zjada tylko 12 kg jabłka, Niemiec 16-18, średnia jest około 20 kg. Mamy 8 kg na jednego mieszkańca zagospodarowania produktu, tylko dajmy mu ten produkt dobrej jakości, on naprawdę z chęcią go weźmie, bo jak jeżdżę po wszystkich eventach, gdzie częstuję sportowców, osoby z różnych branż, jabłkami prosto od sadownika, dobrej jakości, deserowymi jabłkami, on mówi: Kamila, skąd masz te jabłka? Ja bym chciał takie jabłka u siebie mieć w sklepie, ja bym chciał je codziennie kupować. To nie jest trudna chyba sprawa, żeby o tego konsumenta zadbać. Może właśnie tymi lokalnymi sieciami dystrybucji, nie takimi od razu globalnymi, bo z nimi jest ciężko. Ten proces logistyczny, to jabłko niestety traci jędrność, traci jakość często przez no, długi czas dostawy. Tak? To często jest, nie wiem, 10, nawet do 2 tygodni potrafi od momentu wyjścia z grupy do wejścia na półkę. No i jabłko niezabezpieczone w odpowiedni sposób, ono po prostu traci jędrność. Lub dobierzmy odmiany, które będą miały shelf life, niech będzie to nawet Crimson, i on nie będzie tracił na tej półce sklepowej nawet po tygodniu czasu, będzie w dalszym ciągu dobrze, atrakcyjnie wyglądał, konsument z chęcią po niego sięgnie. Czyli ta odmiana wybacza błędy spedycyjne, załóżmy. Tak, jest więcej takich odmian, tylko trzeba po prostu zebrać się w kilkunastu producentów, zrobić coś wspólnie i wtedy być partnerem. Jedna z dużych sieci jest w stanie sprzedać 10 tysięcy ton jabłka deserowego, to jeżeli kilku producentów zbierze się i tylko partię większą wyprodukuje, będzie w stanie zaoferować jednej, czy drugiej, czy trzeciej sieci, nawet jeżeli będzie to tylko fragment roku. Ale już coś innego, już coś fajnego, konsument się przyzwyczai do innego smaku, do innego brandu i jesteśmy w stanie ściągnąć troszeczkę z rynków owoców południowych właśnie na korzyść jabłka konsumenta. Czyli produkujemy jabłko, które jest z angielska good quality product, czyli to dobre jakościowo jabłko, ale jest powtarzalne za każdym razem, jak wracamy do sklepu. Ono zawsze jest takie samo. To tak jak przed chwilą powiedziałaś, z tym mlekiem, załóżmy z serkiem, jogurtem, z czymkolwiek. Wracamy po ten sam zawsze smak, tak? To sobie cenimy jako ludzie, dlatego też to jabłko też takie musi być. Bo to jest właśnie model marki.
gdybyś za każdym razem kupował jogurt i on by smakował inaczej, tą samą markę, to byś był rozczarowany, tak? Wracamy do tego samego. Tak, ty po to wybierasz właśnie ten produkt z półki, bo ty wiesz, jak on smakuje, on ci odpowiada, on jest przygotowany do ciebie zarówno smakowo, jak i marketingowo, bo trafia akurat w młodego mężczyznę i byś był rozczarowany, gdyby tak nie był, taki by nie był. Natomiast z jabłkami niestety mamy tak, że często konsument lubi galę, sięga na półkę sklepową, jest napisane gala, ale już tą galą nie jest, tak? Także strzelają sobie sadownicy, osoby, które się zajmują dystrybucją, trochę w kolano, bo ten konsument naprawdę chce wiedzieć, co kupuje i on wie, co lubi i chciałby po to sięgać, bo mam 3 dziewczyny w biurze do obsługi i ja robię panel degustacyjny i mimo, że one 3 są młode, to każda ma inny profil smakowy. I każda, jedna woli trochę mniejsze, druga bardziej sztywne jabłka, tak? Jedna w ogóle tylko żółte. Proszę bardzo. I każdy konsument ma swoją ulubioną odmianę. Może mieć, jeżeli nauczymy go, jak ona smakuje i będziemy mu dostarczać cały czas. I jedna z wad, jeśli już rozmawiamy o rozmiarze jabłka, no to mamy grupę triploidów. No i na chwilę obecną te duże jabłka z tej właśnie grupy triploidów są za duże dla współczesnego konsumenta. To już było parę lat temu widać na Zachodzie, między innymi w Wielkiej Brytanii. Tam konsument wybierał jabłko około 6,5. A w Polsce jeszcze wybiorą takie 7, ponad 7, 7, nawet 7,5, tak? Ale widzimy, że ten rynek, to co powiedziałaś, się zmienia. My dążymy jednak nie do dużych jabłek, tylko do tych mniejszych, bardziej jędrnych, soczystych, chrupkich, bardzo słodkich. Słuchaj, jest też konsument na duże jabłka, bo te 70-letnie panie, które idą po zakupy, one są przyzwyczajone do tych jabłek dużych i one w życiu nie sięgną po jabłko 6,5, tak? Tylko trzeba pamiętać, że ten rynek się kurczy, więc i odmiany z tego rynku powinny się kurczyć. Lub wyprodukować go w taki sposób, żeby właśnie miał ten rozmiar, bo wystarczy nie przerzedzić tego Jona Golda albo dobrać taką odmianę, która jest bardzo plenna, nie wpada w przemienność i możemy osiągać tam 7,5 do 8,5, który jest akceptowalny rozmiarem w przypadku Jona Golda i tyle. Tak? Jest tak dużo konsumentów i tak możemy łatwo sprofilować jabłko, smak do danego, nie wiem, dla dzieci zupełnie innych, dla młodzieży zupełnie inne jabłko, tak? Dla kobiet aktywnych, sportowo zupełnie inne. Kwestia tego, jak bujna jest nasza wyobraźnia. Tak, na koniec pytanie. Odmiany klubowe. Wchodzimy teraz, czy jeszcze na razie budujemy tą markę globalną? Ja myślę, że mamy na czym budować markę globalną. Bo jabłko polskie może być marką, tak? Bo już to nieraz powtarzałam, że jeżeli będziemy wiarygodni, będziemy mieli dobrej jakości owoc, powtarzalnej jakości, który będziemy mogli oferować na Zachodzie, to już to jest marka. Polskie dobre jabłko. W tej chwili tej marki jeszcze nie mamy, budujmy ją, a przy okazji możemy oczywiście tworzyć sobie jabłka klubowe czy markowe w obrębie jakichś mniejszych grup, stowarzyszeń, producentów. Czyli załóżmy, grupa ma jedną odmianę klubową, którą będzie z tendencją przyszłościową chciała sprzedawać na, załóżmy, rynek światowy, czy nawet na te nasze markety polskie. Ale to już musimy zacząć robić. Oczywiście, bo trzeba pamiętać, że budowanie takiej marki to nie jest 2 lata. My musimy najpierw wybrać ją, przygotować sadowników, przygotować drzewka w szkółkach, posadzić, zacząć zbierać, żeby coś takiego osiągnąć co najmniej 5 lat. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, sadownik jest od tego, aby wyprodukował jabłko. Oczywiście nie tylko moja własna myśl sadownika, że aha, będzie ta odmiana. Patrzę nie tylko na rynek lokalny, ale też na rynek światowy po to, żeby produkować jabłko, które będzie przyszłościowo sprzedawalne. Powtarzam jak mantrę. Sadownik powinien, chyba że się sam zajmuje handlem, wtedy on podejmuje decyzję, co sadzić, ale sadownik powinien zapytać osobę, która mu sprzeda ten owoc, co ma posadzić i wtedy jak najbardziej tak. Dziękuję Ci bardzo za miłe spotkanie i wyjaśnienie nam pewnych rzeczy. Jeszcze raz dziękuję bardzo, a Was zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Epole w ogrodzie. Oczywiście tak, jedno jabłko jedzone dziennie trzyma choroby z dala ode mnie. Zdecydowanie nie tylko jedno.
Częstujcie się, panowie. I tym miłym akcentem żegnamy się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Epole w ogrodzie. Cześć!